co otrzymujemy w zestawie z mikroskopem Adnostar wersja A1 dostępnego w naszym sklepie internetowym pod numerem katalogowym BT198. W kartoniku mamy następujące elementy. Karton na bok odkładam. Płyta CD z oprogramowaniem. Przejściówka mikro USB na USB. Tutaj takich kilka elementów. Kiedyś na początku się dziwiłem, po co one są. To są takie elementy, żeby zaglądnąć na przykład do ludzkiego ucha lub inne otwory. Nas jako elektroników to za bardzo nie interesuje. Tutaj w tym miejscu mamy właściwy oscyloskop, raczej mikroskop. I tutaj mamy ten oscyloskop. Tu jest jego obiektyw, wokół podświetlenie. I zakończony on jest wtykiem USB. Tutaj mamy także regulację jasności podświetlenia i spust migawki do zrobienia zdjęcia. I tutaj o, w tym miejscu tutaj jest jeszcze dodatkowa rurka i mamy sam metalowe elementy statywu. Tutaj jest podstawa. Montaż jest naprawdę prosty. Ja pierwszy raz go montuję bez żadnego przygotowania, więc wszystko można zrobić dosyć intuicyjnie. Najpierw co? Mam tą podstawę. Przykręćmy ten stand. Tutaj jego można regulować, jego wysokość. Odkręćmy tą śrubę. Tutaj poluzujmy troszeczkę ten otwór. Ten otwór to jest prawdopodobnie chyba na mikroskop. Tak. A ten umieszczamy na tym standzie. Przykręcam nakrętkę. Tutaj mogę obrócić. Dokręcam. I mikroskop już jest gotowy do pracy. Wystarczy go podłączyć do komputera poprzez USB i możemy pracować. Witam ponownie. Mam już podłączony mikroskop A1 do komputera i otwarte jest okno aplikacji AMCAP. Podłączony jest poprzez USB i oglądajmy tą płytkę. Tutaj, gdy zmaksymalizuję ekran, jest widoczny także ten obraz, ale tutaj, nie wiem czy to widać w kamerze, już jest tak zwana pikseloza. A więc zostańmy przy tym oknie, gdzie nie mamy większych widocznych strat. Jestem w tej chwili w tej pozycji najbliższej, jeszcze troszeczkę obniżę obiektyw. Spróbuję najbliżej jak się da, gdzie jest ostrość możliwa do regulacji. O, już w tej chwili chyba mam zbyt... A nie, jeszcze chyba... No jeszcze, o, mogę używać tego. I teraz mogę sobie regulować odległość. Zobaczmy, jak to wygląda. A nie, w tą stronę kręci się.
O, proszę zobaczyć. Tutaj to można traktować jako taką kompaktową przystawkę do szybkiej obserwacji i diagnozy różnego rodzaju układów elektronicznych, no i także inne zastosowania. Czy da się lutować tym na żywo? No, wydaje mi się, że da się. Tutaj układ TESOP48, czyli odległość między wyprowadzeniami 0,5 mm. Kolejna płytka. Jest dobrze ustawiona ostrość. I zobaczmy możliwość regulacji oświetlenia. Kręcę tym przyciskiem. I jak widać tutaj kontrast sobie ten raczej mikroskop sam dobiera. I to by było tyle, jeżeli chodzi o takie możliwości regulacji. Zwiększę troszeczkę odległość, żeby była większy pole widzenia. I zobaczmy, co oprogramowanie mi umożliwia. To odświetlenie nawet totalnie wyłączmy. Tu jeszcze podwyższmy. O, i tutaj widoczny jest większy zakres. Tutaj widoczne te odbicia to są reflektory zewnętrzne. Jak gdy je zasłonię, o, zupełnie inaczej widać. A więc wpływ mają także zewnętrzne warunki oświetleniowe. Jakie są opcje tutaj do wyboru? Mamy opcję, że możemy ręcznie regulować parametry takie jak jasność, kontrast. Możemy sobie dopasować wszelkie te parametry i jednym przyciskiem przywrócić domyślne ustawienia. Możemy także tutaj zdefiniować parametry nagrywania, w jakiej rozdzielczości mają być nagrania stworzone. W zależności im większa rozdzielczość, tym mniejsza liczba klatek na sekundę. Zobaczmy, jak to wygląda przy takim rozdzielczości 1600x1200 pikseli. Maksymalnie jest 5 klatek na sekundę. I tutaj już proszę zobaczyć, to 5 klatek na sekundę no na pewno nie pozwoli nam nagrywać filmów takich, czy operować nad tym pod tym obiektywem. A więc, żeby praktycznie wykorzystać możliwości tego mikroskopu, muszę zmniejszyć rozdzielczość. I zobaczmy, jak to jest dla rozdzielczości 800x600. Już jest 20 klatek na sekundę. No to już można uznać za dosyć dobry wynik. No i spróbujmy na przykład nagrać jakiś film, czyli rozpoczynam nagrywanie. Jest nagrywanie, tutaj o coś pokazuje. Zmieńmy teraz płytkę nawet. O, płytka została zmieniona. Zmieńmy odległość. Ustawiam ogniskową. I zakończmy nagrywanie. I to zostało nagrane. O, na pulpicie pojawiło mi się to nagranie. Możemy je obejrzeć. Tutaj do oceny to wrzucę jako osobny film. I czy jakieś są jeszcze ciekawe inne opcje? No tutaj są takie kilka takich opcji, ale główne jakby zastosowanie mikroskopu zostało pokazane i pozostawiam do Państwa oceny. Z mojej strony dziękuję za uwagę i zapraszam do skorzystania z oferty firmy Gotronic i oglądania
kolejnych moich prezentacji. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Do widzenia.